W rządowych tarczach antyinflacyjnych znalazły się propozycje dla rolników, skorzystając z nich jednak ci, którzy nie są watowcami. W reakcji na rosnące koszty produkcji rolnej, ze strony samorządu rolniczego i związkowców, pojawia się propozycja dopłat do zakupu nawozów. Rząd w tej sprawie skierował pismo do Komisji Europejskiej. Rolnicy od kilku miesięcy muszą mierzyć się z rosnącymi cenami produkcji. Odczuli zwłaszcza wysokie ceny nawozów. Wyjaśnia ekspert do spraw rolnictwa Marek Wojciechowski. Te ceny rosły w drastycznym tempie, głównie z powodu podwyżek cen gazu. Działania, które miały wspierać rolników, znalazły się w tarczy antyinflacyjnej. Ci, którzy nie są watowcami, skorzystają na obniżce VAT-u na paliwo i nawozy, Podkreśla wicepremier Henryk Kowalczyk. Dla tych, którzy nie są watowcami, jest to no, zmniejszenie ceny o ten podatek VAT. Ekspert do spraw rolnictwa Marek Wojciechowski tłumaczy, że ceny paliwa mają ogromny wpływ na koszty produkcji rolnej. Przewidujemy, że w lutym, najpóźniej w marcu te ceny paliwa spadną do 5 zł. Nie wszyscy rolnicy są jednak zadowoleni z propozycji, jakie znalazły się w tarczy antyinflacyjnej. Wątpliwości zgłosiła Krajowa Rada Izb Rolniczych. Wskazuje, że rolnicy vat nie będą mogli odliczyć od podatku poniesionych wydatków. W praktyce oznacza to, że rozwiązanie tarczy antyinflacyjnej, które ma w założeniu przeciwdziałać skutkom podwyżek cen, Między innymi nawozów sztucznych, w rzeczywistości nie okaże się możliwe do wykorzystania dla rolników rozliczających podatek VAT. Wicepremier Henryk Kowalczyk przyznaje, że obniżka vat dla rolników, VATowców będzie obojętna. Dodaje jednak, że taki rolnik na pewno nie straci na tarczy antyinflacyjnej. Przy obecnej inflacji i spadku wartości pieniądza, jednak płaci kwotę brutto, więc w bieżących potrzebach, w bieżącej płynności finansowej. No, będzie zostawały mu, będą zostawały mu pieniądze. Koszty produkcji rolnej wciąż jednak rosną. Przez co do wicepremiera i ministra rolnictwa swój apel skierowała Solidarność Rolników Indywidualnych z Dolnego Śląska. Wyjaśnia jej przewodniczący Adrian Wawrzyniak. Z wnioskiem o dopłatę w formie bonu czy jakiejś innej formy do hektara w związku z tymi drastycznymi wzrostami cen nawozów. Liczymy na, na pozytywne rozpatrzenie tego wniosku. Krajowa Rada Izb Rolniczych postuluje zerową stawkę VAT na sprzedaż płodów rolnych. Chce również, podobnie jak Solidarność, dopłat do nawozów na poziomie tysiąca złotych do każdej tony zakupionego nawozu. Na to jednak, jak przekonuje rząd, musi zgodzić się Komisja Europejska. Premier skierował w tej sprawie pismo do Brukseli. Notyfikacja tego typu czy zgody trwają około trzech miesięcy, ale no, sytuacja jest nadzwyczajna, więc ja spodziewam się, że tutaj powinno być to zrobione znacznie szybciej. We wniosku znalazł się postulat z zawieszenia opłaty klimatycznej za handel CO2 dla zakładów azotowych. To, jak wskazuje resort rolnictwa, również będzie miało wpływ na obniżkę cen nawozów.